Forma nie rośnie w momencie, kiedy trenujemy, tylko właśnie wtedy, kiedy odpoczywamy. Także regeneracja jest kluczem do sukcesu. Jeżeli trening jest wykonywany na 100%, to tak samo odpoczynek powinien być wykonywany na 100%. A teraz pokażę Wam 5 moim zdaniem ważnych zasad, które ułatwią odpoczywanie, ułatwią regenerację i pomogą nam osiągać zamierzone cele. Rozgrzewka i schładzanie przed i po treningu. Dlaczego to jest takie istotne? Rozgrzewka ma na celu nas przygotować do ciężkiego treningu, rozgrzać nasze mięśnie, których praca odbywa się w nieco wyższej temperaturze niż temperatura w stanie spoczynku. Dodatkowo zapobiega kontuzjom, urazom i mięsień dobrze rozgrzany jest w stanie maksymalnie zmaksymalizować swoje działanie. Schłodzenie po treningu, też element bardzo istotny. W momencie, gdy ciężko trenujemy lub jesteśmy na zawodach, nasz organizm jest w trybie walki, tak? On w zasadzie walczy o życie, jest to dla niego sytuacja bardzo mocno stresująca i w momencie, gdy kończymy taki trening, należałoby się delikatnie wyciszyć, uspokoić, stopniowo zejść z tętna, stopniowo wychłodzić nasz organizm, aby przeszedł znowu w tryb spoczynku. A więc odpowiednie schłodzenie ułatwi nam regenerację, przyspieszy gojenie się mikrourazów, które zostały wywołane podczas treningu. Dodatkowo podczas treningu czy tam zawodów w naszych mięśniach produkuje się duża ilość kwasu mlekowego. I powolne schładzanie, czyli takie powolne opadanie tętna, pozwala na wypłukiwanie tego mleczonu z mięśni, czyli automatycznie przyspiesza cały proces regeneracji. Kolejna kwestia, która też się wiąże i z rozgrzewką, i z schładzaniem, to jest rozciąganie. Rozciąganie możemy podzielić na dwa rodzaje, dynamiczne i statyczne. Rozciąganie dynamiczne stosujemy przed treningiem, są to bardzo krótkie wymachy w bok, w tył, delikatne rozciągnięcia mięśnia, tak dosłownie na kilkanaście sekund, żeby tylko aktywować mięsień do pracy w pełnym jego zakresie. Natomiast rozciąganie statyczne jest to typowy stretching wykonywany po treningu, także ma na celu, aby regeneracja przebiegała też w pełnym zakresie pracy mięśnia, tak? Czyli zapobiega przykurczom mięśni, zapobiega skracaniu się mięśni. Numer dwa, jak to po treningu, prysznic. I tutaj bardzo duże korzyści możemy wynieść z zimnych prysznicy. Z zimną wodą, zimna kąpiel, zimne prysznice. Co nam dodaje? Zimna woda, a ogólnie obniżenie temperatury ciała, zmniejsza obolałość mięśniową, niweluje szybciej stany zapalne, które zostały wywołane w naszym organizmie. Co za tym idzie, cała regeneracja jest przyspieszona. Było przeprowadzone badanie na amerykańskich kolarzach, którzy byli podzieleni na dwie grupy i jedna grupa po ciężkim treningu korzystała z zimnego prysznica, a druga normalną kąpiel w ciepłej wodzie. I co się okazało? Po 24 godzinach przerwy, gdy przystąpiły obie grupy do kolejnego treningu, grupa, która była poddana zimnemu prysznicowi, miała dużo lepsze efekty niż ta druga grupa. Oczywiście, jeżeli regeneracja trwałaby pewnie 48 godzin, to wyniki byłyby podobne, aczkolwiek wniosek nasuwa się taki, że jeżeli mamy dzień po dniu jakiś zaplanowany trening, tych treningów w ciągu tygodnia jest sporo, no to zimne prysznice na pewno będą tutaj ułatwiały nam tą regenerację i wrócenie do pełnych sił. Co więcej, zimna woda, ogólnie obniżenie temperatury ciała po treningu, powoduje odprowadzanie krwi z kończyn peryferyjnych, czyli z rąk i nóg do narządów wewnętrznych. W momencie, gdy ciężko trenujemy, cała krew ze wszystkich narządów jest przepompowywana do mięśni, tak, żeby je zasilić w tlen, w wartości odżywcze, w glukozę i tak dalej. Korzystamy z zimnego prysznica, ta
cała krew z powrotem jest przepompowywana do organów wewnętrznych i między innymi do mózgu. Zasila nasz mózg w tlen, zasila nasz mózg w glukozę i wartości odżywcze. Co nam to daje? Daje nam to lepsze samopoczucie, daje nam to taki zastrzyk energii, takich dodatkowych sił witalnych, daje nam to lepszą koncentrację, lepsze skupienie uwagi. Także jeżeli ktoś trenuje na przykład od rana lub po treningu ma jakieś tam obowiązki, czy to w domu, czy to w pracy, zamiast pić 5-6 kawy, zimny prysznic również tutaj w tym zakresie spełni swoją rolę i da nam takiej świeżości, dodatkowych sił. Trening mamy odhaczony, zimny prysznic za nami. Kolejny etap, czyli numer 3, jedzenie. Wypadałoby coś zjeść. Posiłek potreningowy nie jest wskazane, żeby jeść go bezpośrednio od razu po zakończonym treningu. Tak jak wcześniej wspominałem, cała krew ze wszystkich organów wewnętrznych jest przepompowana do mięśni, także układ trawienny, układ pokarmowy są ograniczone w działaniu i przyjmowanie praktycznie podczas ciężkiego wysiłku jest niemożliwe i chwilę po też może sprawić nam trudności. Do godzinki po zakończonym treningu warto byłoby spożyć jakiś zbilansowany posiłek. Tłuszcze w posiłku potreningowym powinny być ograniczone raczej do minimum, ponieważ tłuszcze spowalniają wchłanianie substancji odżywczych, a zależy nam na tym, żeby te substancje dostarczyć jak najszybciej. A więc w głównej mierze białka i węglowodany. W jakiej ilości, to jest bardziej sprawa indywidualna. Jeżeli chodzi o białka, no to na pewno jakieś chude mięsa, a węglowodany to węglowodany proste, tak? Bo węglowodany złożone mają długi czas wchłaniania się, więc też tutaj się nie sprawdzają. Numer 4. Mobility. Nie ma to jakiegoś to specjalnie swojego odpowiednika w języku polskim, ale można to nazwać masaż sportowy wykonywany samemu. Co nam to daje? Korzyści są bardzo, bardzo duże. Każdy trening, czy to zawody, powoduje w naszych mięśniach gromadzenie się zbitych tkanek, czy to mięśniowej, czy to łącznej, tworząc swego rodzaju punkty spustowe, które osłabiają cały mięsień. Wiadomo, obolałość mięśniowa, tak zwane zakwasy, to druga sprawa, ale te punkty spustowe występują na całym ciele, tworzą się z pewnego rodzaju grudy i one spowalniają regenerację, osłabiają nasz mięsień. Podstawowe narzędzie do mobilizacji jest to roller, wałek, jak zwał, tak zwał. Tutaj czy ma wypustki, czy jest gładki, to akurat nie ma znaczenia. Znaczenie ma jego twardość, tak? Jeżeli ktoś jest początkujący, lepiej zacząć sobie trochę bardziej miękkich, ponieważ te twarde wywołują bardzo dużo krzywdy. Poza tym wszystkiego rodzaju piłeczki do mniejszych partii mięśniowych, podwójna piłeczka do okolic kręgosłupa, może być również większa piłeczka do rozbijania pośladków, mięśni brzucha itd., itd. Takie ćwiczenia wykonywane na tych przyrządach pomagają nam rozbić zbitą tkankę łączną i mięśniową, rozluźniają powięźnie, przyspieszają regenerację, przyspieszają pozbywanie się zakwasów, czyli tej obolałości mięśniowej po treningu. Dodatkowo jest to bardzo dobre, znakomite narzędzie do radzenia sobie z różnego typu kontuzjami, czy to ból łokcia, ból kolana, bóle jakieś nadwyrężone mięśnie, ośniaczenia, bóle pleców, bóle karku, bóle szyi. Mobilizacja właśnie tych zakresów bardzo szybko przywraca nam pełną sprawność. Dodatkowo też rozluźnia mięsień i pomaga mu się regenerować w pełnym jego zakresie. Czyli też oczywiście wszystko na plus. Są różne techniki wykonywania ćwiczeń, ale na to poświęcimy osobny odcinek. Kiedy wykonywać ćwiczenia mobilizacyjne? Raczej przed treningiem nie polecam, po treningu nie polecam. Najlepiej w dzień wolny lub wieczorem po zakończonym dniu. Na każdą partię od kilku do kilkunastu minut w zupełności wystarczy 3-4 ćwiczenia. Ćwiczenia mobilizacyjne także poprawiają krwienie mięśni, łatwiej do mięśnia dostaje się tlen i wartości odżywcze, także też w procesie regeneracji bardzo, bardzo przydatna. No i numer 5, czyli sen, odpoczynek. To właśnie podczas snu zachodzą wszystkie adaptacyjne zmiany w naszym organizmie, nasza forma się buduje, stajemy się coraz... Jeżeli chodzi o sen,
kolarze przed Tour de France zawodowi przesypiają 70 godzin tygodniowo. U nas, jeżeli ktoś pisze 6 godzin tygodniowo, no to pewnie wyjdzie ledwo 40. Ale chciałbym zwrócić uwagę, jak ważnym elementem jest to w całym procesie budowania formy właśnie sen. To podczas snu wydziela się hormon wzrostu, który sprawia, że nasza forma będzie rosła. Tak? Organizm przygotowuje się do zmian, jakie są wywoływane podczas treningu. Na co by warto było zwrócić uwagę? Przede wszystkim, żeby nie trenować bezpośrednio przed zaśnięciem. Podwyższony puls, podwyższona temperatura ciała utrudnia zasypianie. Tak jak wcześniej wspomniałem, tryb walki, no tutaj raczej mogą się wtedy pojawiać problemy z zaśnięciem. Czyli minimum trening należałoby zakończyć na 4 godziny przed pójściem spać. Ważne jest, aby godziny snu zawsze mniej więcej były takie same, czyli żeby chodzić spać o tych samych porach. Elementami, na które również warto zwrócić uwagę, jest niższa temperatura podczas snu w sypialni oraz całkowita ciemność. Ciemność jakby wspomaga wydzielanie melatoniny. Tak samo obniżenie temperatury w pomieszczeniu również wspomaga wydzielanie melatoniny, czyli hormonu odpowiedzialnego za prawidłowe za zaśnięcie, za prawidłową regenerację i przede wszystkim ten sen będzie lepszy jakościowo. Także wszystkiego rodzaju jakieś światełka, diody czy zapalony telewizor, to wszystko nas rozprasza i powoduje, że ta regeneracja nie odbywa się w sposób optymalny. Jeśli ktoś z różnych względów, czy to obowiązki w pracy, w domu, nie jest w stanie poświęcić tyle czasu na sen w ciągu nocy, dobrym rozwiązaniem są dżemki w ciągu dnia. Gdzieś tam po treningu, jeżeli ktoś ma możliwość 15-20 minut wygospodarować na dżemkę, no to będzie to bardzo, bardzo korzystnie wpływać na procesy regeneracyjne. Ważne jest to, żeby ta dżemka nie była zbyt długa, ponieważ chodzi o to, żeby ten sen był płytki, wtedy najbardziej się regenerujemy. Jeżeli zapadamy w głęboki sen i go przerywamy, no to wtedy będziemy mieli takie zjawisko, że jesteśmy przemęczeni, zaspali, nic nam się nie chce i taka dżemka nam wtedy tylko zaszkodzi. Omówiliśmy sobie 5 elementów, które mają wpływ na poprawę naszej regeneracji. Oczywiście jest cała masa jeszcze różnych innych, które można byłoby zastosować. Może być to sauna, mogą być to różnego rodzaju zabiegi odnowy biologicznej, czy to basen nawet, aktywna regeneracja, spacer i cała masa różnych czynników, które są w stanie nam tą regenerację poprawić. Aczkolwiek z drugiej strony mamy my mnóstwo czynników stresowych, które niekorzystnie wpływają na naszą regenerację. Sam trening to bardzo duży stres dla organizmu. Problemy w pracy, problemy w domu, obowiązki domowe, nadto obowiązków w pracy, czy jakaś tam nieciekawa sytuacja finansowa, czy nieciekawa sytuacja w rodzinie, to wszystko są czynniki, które generują bardzo duży stres w naszym organizmie. I teraz to, jeżeli te czynniki stresowe będą bardzo mocno brały górę i będą przewyższały te czynniki, które ten stres regulują, wtedy będzie następować przemęczenie, co doprowadza do przetrenowania naszego organizmu. Tak? Jest to okres bardzo rozłożony w czasie i następuje stopniowo, więc czasami trudno jest w stanie się zorientować, że tak naprawdę takie typu zjawisko ma miejsce. Ale o przetrenowaniu, o przemęczeniu to już następnym razem. Pozdrawiam, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło.